Hej, witajcie moi drodzy, ja jestem Dar Aragor, a to jest znowu Doki Doki. Tak, jestem, jak mówiłem ostatnio, przerażony. Na początku grając w tą grę przez pierwsze 10 odcinków czułem, 10 nawet 11, czułem radość, czułem szczęście, zadowolenie i nie mogłem się doczekać, kiedy znowu spotkam się z Yuri. Teraz, siadając do tej gry, czuję się trochę zakłopotany tym, co się będzie działo. Ale zobaczmy, co ma Natsuki dla nas. A więc tak, my dalej będziemy szli w Yuri. Dalej Yuri, dlaczego? Bo Yuri ma nowe cutscenki, dowiadujemy się o niej innych rzeczy. Nie chciałbym teraz pójść w Natsuki, bo nie wiem, czy będą takie rzeczy że z nią będziemy mieli jakieś sceny, że ona nam coś o sobie opowie i tak dalej. I nie wiem, czy to będą takie rzeczy, jakbyśmy dopiero pierwszy raz do niej startowali, czy jednak te rzeczy, które są już związane z tą zepsutą częścią gry. Więc lecimy dalej w Yuri. Tak, wiemy, że mamy iść do domu, ale ja nie chcę iść do domu. Tak, włożymy w to wysiłek. Twój wiersz chyba czytaliśmy dwa razy, chyba maksymalnie dwa razy czytaliśmy. Jak mówiłem, ja będę leciał teraz szybciuteńko. Orły mogą szybować, tak, a później będzie o skokach. Ludzie mogą próbować, ale nic poza tym. Jak się im nie uda, to jest koniec w ogóle. Ja wiem, że te wszystkie wiersze mają nawiązanie do tej naszej gry i do wyborów, które możemy podjąć, ale ja nie w każdym wierszu to widzę. I to jest ciężko rozszyfrować. To jest naprawdę bardzo skomplikowana gra i bardzo ciekawa. I osoba, która mówiła mi, że żałuje, że nie może zapomnieć o tej grze, żeby zacząć ją jeszcze raz, ma rację, bo na początku jak myślałem, że o, zagram, będę zerwał do tej osoby, potem do tej i sobie sprawdzę na parę sposobów, to tak nie zadziała, bo jak będę grał następnym razem, to będę wiedział, co się może stać. Będę unikał czegoś specjalnie. I odbierze mi to część frajdy. Ale pewno chcę wyznać miłość Sayori. To chcę zrobić na pewno. Ale boję się, że wtedy Yuri coś złego zrobi. Chociaż nie. Chyba jednak dobrze, że zagram drugi raz. Bo ma słodki styl. Kolejna bla bla, okej. To już chyba wszyscy. W plikach gry jeszcze znaleźliśmy jeden, pamiętacie? Wierszyk. Ja będę co jakiś czas, o. Przepraszam was za te małe cięcie, ale niestety musiałem iść. I tak, my tu mamy ciągle to samo. Oho, dobra. Znowu mamy tą sytuację, że one się kłócą. Natsuki znowu nie może rozczytać Yuri. Tak, i znowu ona się obraża za to, że jest uroczy. Czy Yuri wszystko co straszne można uznać za urocze? Zacznijmy od tego. Oho, i pouczamy Natsuki, czyli to jest znowu źle. Dobra, i one się kłócą. Po prostu
To jest rosna. No one się kłócą o mnie. Przesadnie przesłodzonej formy. Znowu nawiązanie do piersi, Yuri. Emodziwka. Okej. Okay. Pojebało cię. Dobra. Czyli się bawimy po całości. Ale ostre słowa. To już nie jest gra dla dzieci, moi drodzy. A, próbuję oczernić. Wcześniej była mowa tylko o piersiach dla żartów, a teraz jest emodziwka, okaleczanie się. Yuri. 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 Nie, Yuri. Czemu ty jesteś tu? Yuri. Monika. M. Okej? Okay. Yuri. Co tu się stało? O kurczę, co za ostre słowa. I ma moje takie małe spostrzeżenie. Emodziwka. Tylko, że dziwka nie, że się puszcza, tylko w sensie właśnie, że tak obraza i że jest na przykład, dobra, emo osoba, mega przesłodzona osoba. Ja wybieram emo. To już wcześniej chyba o tym mówiliśmy, ale moim zdaniem emo jest nadal ciekawsze. A ja chcę. I czemu kamera non-stop mi przybliżała się do Natsuki? To jest złe. Bardzo. Nagle Natsuki wybiega z klasy. Czemu płaczesz? O. Nie chciałam tego powiedzieć, nie chciałam tego powiedzieć, nie chciałam tego powiedzieć. Yuri pochyla się w przód i w tył, trzymając się za czoło. Yuri? Ale spokojnie, Yuri, nic się nie stało. Nie mam pojęcia, co Yuri mogła powiedzieć Natsuki. Albo co powiedziała. Proszę nie nienawidź mnie. Proszę. Nie jestem taka. Coś jest ze mną nie tak. Możesz iść pierwsza, Monika? Chciałbym tu jeszcze trochę zostać. Monika jest tym głównym złem w tej grze. To jest moje stwierdzenie. Yuri chce nam coś powiedzieć. Książę, którą
Dobra. Nie miałem jeszcze okazji porozmawiać o książce, którą ja i Aragorn ostatnio czytaliśmy. Widzicie, na siłę Yuri chce wypędzić Monikę. I pytanie. Czy Yuri chce to zrobić, żeby nam zrobić krzywdę, czy Monika to ta zła osoba? Okej. Coś w grze nam nie pozwala porozmawiać z Yuri. I to nie Monika. Włączymy to i wejdziemy jeszcze raz w pliki lokalne. Trackback. Nie ma nic, okej. Okay. Ja będę zaglądał co jakiś czas tam. Yuri nam pomaga. Natsuki w ogóle się rozpłakała, ona jest poza tematem. I Yuri ma coś... blizny. Yuri ma coś niesamowitego i ona może coś wiedzieć. Melancholia, samobójstwo, niepokój, pożądanie, dezorientacja, deszcz, strach, smutek, doki doki, płacz, pożądliwość, horror, marzyć, przemyślenia, determinacja, dyskomfort, pustka? Przerażający. Kolejne spotkanie klubu. Nie było spacerku. Wczoraj nam się wszystko coś... zepsuło. I ktoś nam zepsuł Yuri. Ktoś nam zepsuł Yuri. Albo to jest Monika. Albo Monika wszystko udaje, żeby tylko nie zrobiło się z nią to samo, co z Yuri. Czyli nasza sąsiadka chce wyeliminować kolejną osobę, do której my się przywiązaliśmy. Ja nie widzę miny Yuri. Jesteś Yuri cała, uff. Hej. W ogóle słodko. Jeśli chodzi o wczoraj, ja powinienem przeprosić. Pierwszy raz jesteśmy w ogóle w tym miejscu. Nigdy wcześniej mi się to nie przytrafiło. Wstąpiło we mnie coś strasznego, nie byłam wtedy zupełnie świadoma. Proszę, nie pomyśl, że zawsze takie jesteśmy. Nie tylko ja, ale również Natsuki. Yuri, cieszę się, że jesteś odpowiedzialna i przeprosiłaś. Nie musisz się martwić. Pomimo tego, że jestem tu dopiero od paru dni, zdawałem sobie sprawę, że coś było wczoraj nie tak. Może po prostu za bardzo się denerwowaliśmy, odkąciliśmy się wierszami po raz pierwszy. Cokolwiek by to nie było, wcale nie straciłaś w moich oczach. Wiem, że nie jesteś złą osobą, a kiedy teraz przepraszasz, tylko utwierdzasz mnie w tym przekonaniu. Podobne słowo... podobne słowa były wcześniej, ale to były właśnie w takich niewinnej kłótni, a teraz jest to coś dużo gorszego. Natsuki, co ty tutaj robisz? Idź stąd. Ćwiczę grę na fortepianie. Czy Natsuki mogła zapomnieć o wszystkim? I Yuri, jako że ma kontakt ze mną, nadal pamięta to wszystko? Czemu tak na mnie patrzysz? Jeśli chodzi o wczoraj, chciałam cię przeprosić. Przysięgam, że nie chciałam
wcale powiedzieć tak okropnych rzeczy i zrobię co w mojej mocy, żeby się kontrolować, więc... O czym ty w ogóle mówisz? Właśnie! O tym mówiłem! Natsuki może nie wiedzieć o wszystkim. Ona jest zaprogramowana. Monika w ogóle jest poza zasięgiem, ona w ogóle jest czymś innym zupełnie. Nasza sąsiadka Sayori? Zawsze ma problem z jej imieniem. Kontroluje wszystko. I Yuri przez to, że z nami się zadaje... I my wybieramy ją, ona trochę wie więcej. Nie pamiętasz, Jeny? Cokolwiek masz na myśli, jestem pewna, że nie jest to nic wielkiego. Nawet nie pamiętam, żeby coś złego się działo. Czemu ty kontrolujesz tą grę? Zostaw ją. Chyba bardziej lubisz się martwić o nawet mniejsze rzeczy, co nie? Ale... Jeśli pozwoli ci to poczuć się lepiej, zaakceptuję twoje przeprosiny. Poza tym miło je słyszeć, odkąd zawsze się bałam, że w tajemnicy mnie nie cierpisz, czy coś w tym rodzaju. Nie, wcale tak nie jest. Wcale cię nie cierpię. W tym wypadku wciąż nie jestem pewna. Hej. Nie jesteś pewna, czy mnie nie cierpisz? No tak, w końcu ona wcześniej też była na mnie zła za to, że wybrałem Yuri. Ale teraz nie wybrałem Yuri. I właśnie gra? Tak, w czytelni? No właśnie, na pianinie gra, to już było. Wiele imponuje. Jeszcze nie jest skończona. Okej, brzmi fajnie, spoko. Miko śmiecha się ciepło. Nie, żebym cię do czegoś zmuszała, czy coś. Nie martw się, miałem nadzieję, że będę podzielić. Twoje komplementy zawsze wprowadzają mnie w dobry nastrój, więc myślałem, że może chciałbyś spędzić trochę czasu ze mną? Znaczy w klubie. Ej, ona nigdy nie mówiła. Czy to była taka sytuacja, że siedzimy teraz w klubie, Natsuki właśnie jest tutaj z mangami, Sayori jest z Moniką, a Yuri się wstydzi i tylko nas patrzy spod książki i musimy do niej podejść? Nie, nie jesteś namolna, jesteś raczej urocza. Zastanawiam się, którą wolę bardziej Yuri. Tą, co teraz, czy tą, co wcześniej? Chyba tą, co wcześniej, chociaż teraz też jest urocza. I wiecie co? Ja przy tej grze nie robię się smutny aż tak, żeby płakać, jak na przykład spotkaliśmy Sayori, jak popełnię samobójstwo. Tylko jak widzę Yuri. Jak widzę Yuri, jak ona jest szczęśliwa, to aż łezka mi się wokół kręci. Yuri bierze głęboki wdech, a na samym wyciąga książkę z plecaka. No nie, herbata jest zawsze dobra. Okej, my jej pomagamy. I my teraz z nim pójdziemy po wodę. Ona nie chce. A wcześniej chciała, żebyśmy poszli z nią. Zobaczcie. Tego wcześniej tam nie było. Sayori powieszona. O, szlak.
Jak zawsze, doki doki. I dziękujemy, mamy plik tekstowy. Nie cierpię tego, nie mogę zrobić niczego. Nieważne ile razy zagrasz, zawsze jest tak samo. Naprawdę łatwo byłoby mi się zabić tu i teraz, ale to by oznaczało, że już nigdy bym nie mogła z tobą porozmawiać. Jedynie czego chcę, to żebyś je znienawidził. Dlaczego to takie trudne? Sayori stara się, byśmy znienawidzili je. A jak widzi, jak lecimy do Yuri, to się jej nie udaje. Dobra, spoko. Robimy walkę z duchem? Czy nie chcę robić tego Sayori, ale... Kurczę, nie mam wyjścia. Czy znowu mnie zostawi? Nie znowu! Co ty, Monika, kombinujesz? Ty za dużo wiesz. Mija 10 minut. Yuri powiedziała, że nie zajmie jej to długo. Czy coś się zatrzyma i nudzi mi się, więc idę jej poszukać. Spójrzmy. Najbardziej logicznym miejscem, które mogła pójść Yuri, jest najbliższy wodopój. To jest wzdłuż korytarza. Śmiech? Jak oddech. Ktoś tam cierpi? Docieram do zakrętu, aby zobaczyć, co się dzieje. Yuri? Ała. To nie jest prawdziwa Yuri. Yuri sobie nigdy by tego nie robiła, nawet w tej wcześniejszej formie. Na samym początku, mimo że lubiła noże i tak dalej, nie robiłaby sobie krzywdy. Okej. Poza tym, jak tak byś sobie cięła rękę, to widać by to było za każdym razem, kiedy podnosisz je do góry, że jesteś zraniona? Nie. Dobrze. Ona tutaj nas niszczy. Ona chce zniszczyć mój kontakt z Yuri. Nie ma opcji. Yuri jest tą dobrą postacią. Nie uwierzę w nic. No i teraz powinno widać, że ona jest tam zakrwawiona. Nie. No właśnie, to nie jest trudne, Yuri. Wystarczy walczyć z... Okej, widzicie to? Dostaję mindfucka powoli. Znaczy, aż nie wiem co mówić, bo jestem po prostu szokowany tym, co widzę. Martwię się o ciebie, bo jesteś ciągle dla mnie ważną osobą i nieważne właśnie, co tutaj napisała nam Sayori, że nie mogę zawsze jest tak samo. Jedynie czego chcę, to żebyś je znienawidził. Właśnie to powiedziała, a ja tego nie chcę. Okej. I teraz my weźmiemy czekoladki. Dobrze, ty mówisz o nam o takich podstawowych rzeczach, takich normalnych, ale ty się za bardzo tym martwisz. Pójdę po książkę, wyjmę książkę... Okej. Twoje herbaty podaje mi moją filiżankę, trzymając w jedną rękę, a w drugą odkrywam.
Okej. I tak, ona nie może, bo ubrudzi kartki. Tak. I znowu, i mamy tą cudowną scenę, która jest po prostu piękna. Zjadam, bo dobiorę następnego. Przesunę do ust Yuri. Dzieje się to, co ostatnio. Się dowiaduje, co się właśnie stało. Okej, okay, ten cudowny wzrok, zobaczcie na nią. Wygląda cudnie, moim zdaniem. Nie przepraszamy. Okej. Okay. Ja nie mogę. Przerzucam swoją filiżankę. Okej. Okay. Nie mogę się uspokoić, nie mogę już się na niczym skupić. Czy czujesz to? Nagle przyciskała moją rękę do swojej piersi. Czy się jakbym traciła głowę, nie mogę tego powstrzymać. Chcę tylko patrzeć na ciebie. Szalona, psychiczna Yuri wychodzi nam naprzeciw. Czekajcie. Ezmira Kinik, jaka postać się nazywała? Właśnie, czy główna bohaterka nie nazywała się Yuri? Nie wiem. Przestań. A my szybko robimy chlup. I nic tu nie ma, dobra. Powiedz, że mnie kochasz, a nie tak oczy otworzyłaś. To nie jest piękne. Oh. Nie mogłaś użyć, Yuri, słów, że mnie kochasz zamiast... Tak się na mnie patrzeć? Się zastanawiam, czy naprawdę jednak ta nasza przyjaciółka robi to specjalnie, by zniszczyć moje relacje z Yuri? Czy? Może jednak to już sama Yuri zwariowała. Idziemy od razu do Yuri. Zaskoczenie. Okej, okay, czy to będzie to samo co ostatnio? Tak. Udało nam się rozwinąć umiejętności, techniki. No i taka Yuri jest najlepsza. Słodka, niewinna Yuri. Jest dla mnie skar. Pamiętacie, jak określałem Natsuki do tsundere? Mogę określić Yuri do yandere. Czyli, jeśli dobrze pamiętam, osoby szalenie zakochanej w swoim senpaiu, czyli w chłopaku po prostu, która zrobi dla niego wszystko, nawet zabije. I Yuri tak wygląda. Gdyby działała tak jak zawsze, to by zdobyła serce swojego senpaja, ale robiąc takie głupoty jak teraz, się jej boję. Te serce. Te krzesło. Wygląda mi złowrogo. Nie wiem, czemu skupiłem się na nim, że jest tam samo. Pomyślcie, teraz my tam usiądziemy i jesteśmy związani przez nią. Jesteśmy tylko jej. Straszne. Moje serce zaczyna szaleć od samego trzymania tego wiersza. Chcę napisać wiersz o tym uczuciu. Czy to źle? Nie, bardzo dobrze.
trochę mi głupio. Ale teraz chciałam, żebyś przeczytał mój wiersz, okej? Tego nie było. Koło. Kręcące się koło, obracająca się oś, zgrzyt, cylinder, liniowa skrzynia biegów spadająca z nieba, siedem grzechów głównych, zacumowany statek, portal do innego świata, gruba linia przywiązana do cienkiej, rozszarpane szczęście, paraboliczna skrzynia biegów, rozszerzający się wszechświat, czas kontrolowany przez koła zębate. Istnienie Boga. To są wybiórcze wyrazy, ale pływanie we wszystkie strony świata. Utonięcie. Modlitwa napisana krwią. Modlitwa zaklęta w pożegnających czasach. W wężach ludzkich. Nić łącząca wszystkie ludzkie życia. Kalejdoskop grzechów. Wykładnicza skrzynia biegów. Niebo eksplodujących gwiazd. Bóg negując istnienie Boga. Bóg negując istnienie Boga? Koło kręcące się w sześciu wymiarach. 40 biegów. Tykający zegar. Zegar, który przesuwa wskazówkę za każdym obrotem planety. Zegar, który jest 40 razy za każdym drugim razem. Zegar, który 40 razy za każdym drugim razem. Okej, cylinder grzechów istnieje zacumowanego w innym świecie statku. Kalejdoskop krwi wylanej na zegarach. Pożegnająca czas modlitwa łącząca niebo 40 biegów z ludzkimi oczami, otwartymi we wszystkie strony świata. Oddychająca skrzynia biegów. Oddychający cylinder, oddychający statek, oddychający portal, oddychający węż, oddychający Bóg, oddychająca krew. Oddychające grzechy, oddychające ludzkie oczy, oddychający czas, oddychająca modlitwa, oddychające niebo, oddychające koło. Czuję niepokój, czytając ten list. To nie jest poema, to jest list. Dziękuję wam za oglądanie. W tym momencie kończymy. Gra nam się przedłuża. Myślałem, że będzie robiła się monotonna, nudna i dawała w sobie... Znaczy mniej, że będzie mniej pokazywała, że tak naprawdę będzie nam trochę przeszkadzać i tyle. I historia się dalej potoczy jakoś. Nudno. A tu naprawdę mnie zaskakuje. Nasza sąsiadka chce zniszczyć wizerunek Yuri. I teraz pytanie do was. Co wy o tym trochę sądzicie? Możecie napisać w komentarzach. Ja... jestem szokowany. Tylko tyle jestem w stanie teraz wyrazić. Za dużo myśli mam w sobie. Ale wszystko usłyszycie już, sądzę, niebawem. A więc, adios!